Hej, siemano ludzie z tej strony, witam Was serdecznie. No i czas na jakiś pojedynek. No a zrobimy sobie pojedynek pomiędzy multipakiem niemieckim a multipakiem polskim. Multipak niemiecki ma mniej saszetek, 2, 4, 5, ten nasz ma 6. Tu mamy jedną limitkę i kartę specjalną. Tutaj mamy dwie limitki, ale nie o to chodzi. Chodzi ogólnie o zabawę, więc zobaczymy, czy coś ciekawego wpadnie. Bo ostatnio mam szczęście, więc zobaczymy, jak będzie to tym razem. Więc dobra, otwieramy sobie na początek multipaka niemieckiego. Z tyłu tu nie ma nic, tutaj u nas jest trochę to lepiej zrobione. Więc dobra. Eee, a jak zostawicie 600 łapeczek w górę, to robimy pojedynek z żancią. A jeszcze mam tam inne fajne pomysły. Odnośnie mojej żanci, ona jeszcze o tym nie wie, to będzie dla niej niespodzianka, ale dobra, nieważne, przechodzimy do unboxingu. No właśnie, tutaj jest ten nasz kochany klej. Dobra, ja to jakoś poodklejam. O, nawet jakoś schodzi, czekajcie, ja sobie to obrócę w drugą stronę, bo przykleja mi się to wszystko do stołu. I zobaczymy, w którym multipaku fajniejsze rzeczy wpadną. Wiecie co, ja tutaj się na razie nie będę bawił tymi kartami, bo nie chcę uszkodzić, więc to sobie zostawię na później. Mertensa mamy tutaj z Napoli na limitce, no i porto Herbik Logo jak zwał, tak zwał. Dobra, może damy sobie to tutaj na boczek, o, żeby było widać. Limitki, tutaj są saszetki z, z tego multipaka. Teraz otworzymy sobie multipaka tego naszego. Oj, ja już tam widziałem, że będzie Garrett Bale. Specjalnie sobie go wziąłem. O. I powinna. Ojej, ale mi to wszystko tu wyleciało. I powinna być tu jeszcze jedna limitka. Dobra, to będzie jako tło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jest szósta. Nie będę was trzymał w niepewności. Pierwsza limitka. Zobaczcie, mamy tutaj zawodnika z Legii Warszawa. Oj, znowu zapomniałem lampę włączyć, ale, ale widać. Czemu to się nie chce sfokusować? Dobra, sfokusowało się. I teraz będzie druga limitka. Jest to oczywiście Gareth Bale Real Madrid. No to pięknie. Tam był Remi. Widać, widać. Dobra, zaczniemy sobie może od naszego polskiego multipaka. Czekajcie, chciałem sobie tylko coś zobaczyć. A, tu jest fansów 114, tu jest 90. Dobra, nieważne. Jedziemy z tym koksem i zobaczymy, czy coś fajnego mi tutaj wpadnie. Dobra, bazóweczki to może sobie odpuścimy. Mam nadzieję, że widać spoko. Bazóweczki sobie odpuszczamy. Damy je tutaj, może. I zaraz zobaczymy, co ciekawego będzie na kartach specjalnych. Tutaj jeszcze Agüero. I dalej, tu będzie jedna karta specjalna. A jest to, uwaga, boom! I jest to fans favorite Pablo Perez. Fansik. Pablo, Pablo. Dobra, żeby mi nie przeszkadzało, to damy tutaj. Jedziemy dalej. Dalej jedziemy z naszym polskim multipakiem. Opa, opa, opa. I co tutaj jest? Na początek Boateng. Boateng, oczywiście, z Bayernu. Tu mamy Draxlera. No, Handanowicz. Też będzie jedna karta specjalna. Oliveira. I jest to. Jest to fans favorite. Chyba moja już trzecia taka powtórka. Lecimy teraz z Isko. Isko, Isko. Mamy zasady gry to nas nie interesują. O, proszę bardzo, jest i nasz rodak Milik z Napoli oczywiście Barrios. Albiol, sorry, ale zapatrzyłem się w ogóle w telewizor, nieważne O, mamy tutaj pierwszego Goldzika Witzel z Belgii FIFA World Cup Hero I kolejna karta specjalna Boca Junior Juniors, Junior Zobaczcie, no fajnie to wygląda, podoba mi się Tej karty na pewno nie mam No i tutaj była ta bazóweczka Ciekawe, czy któryś z tych multipaków Będzie miał naprawdę jakąś mega fajną kartę no, zaraz się przekonamy. Jak na razie mam szczęście do tej edycji. Jak będzie teraz? Mm. Mamy tutaj zawodnika z Juventusu. Oj, co to, takie? karta uszkodzona troszkę. No i belki, i tutaj jest PSG. Pozdrowienia dla kibiców PSG. Bazóweczki. Zostały mi jeszcze dwie saszetki. Panie, że w tych multipakach, właśnie widać, jakie są. Limitki to mi się bardzo podoba. I to jest na plus. Denis Suarez z Barcelony, ale to nie jest ten Suarez. Wiadomo, tu mamy jeszcze Silwę, Tiago. Jeszcze jest Coutinho. I uwaga, będą. ole pięknie. Mamy tutaj Attacking Trio. Multiple. Oczywiście z Barcelony. Suarez, Coutinho i Messi. I pięknie! Atletico Madrid. Milestone. No to sypią się karteczki specjalne. I ostatnia saszetka z naszego multipaka. Taki pojedynek Polska, Niemcy. Niemcy, Polska. Jak tam kto woli. I ostatnia saszetka, czy coś ciekawego mi przyniesie. Czy to były tylko tamte karty, gdzie była Barcelona. Zaraz się przekonamy. Sa, nieźle się gościu nazywa. Jest i na Navas z Realu Madryt. I tutaj uwaga, na karcie specjalnej jest Impact Scenic. na Nainggolan. Było ile? 2, 4, 6... 8 Osiem. Osiem kart specjalnych, 2, tak, 4 i 4. Tak, także tak to wygląda w multipaku polskim. A teraz lecimy 5 saszetek z multipaka niemieckiego. Zobaczymy, może jakieś padną mi karty German Star. Ciekawy jestem. No właśnie, to jest kurczę, tak inaczej to wszystko poukładane. A, dobra, nie będziemy tu kombinować. Może bazóweczki sobie tak przelecimy raz, dwa. Uj, chyba się trochę za ciemno zrobiło. Sorki, poprawię się następnym razem. Tutaj mamy Valero. I tu będzie karta specjalna. Jest to Verati Veratti Fans Favorite. Damy sobie go tutaj. I tu jest oczywiście bazówka. Eem, dobra, może ja sobie trochę to przesunę. O, a tu będą te z niemieckiego multipaka. I lecimy z drugą saszetką. O. Dobra, nie będziemy się tutaj bawić w przekręcanie. Hmm, hamsik jest i hamsik. Mamy tutaj to liso. I jest karta specjalna. Zobaczcie, mamy tutaj zawodnika z Barcelony na karcie Impact Sinning. I tu jeszcze jest Suarez. I kolejna bazówka. Nazwiska nie będę czytał. Mirin. Dobra, zostały mi trzy soszety. Kurczę, wolę z Żanką nagrywać. Bo tak samo mi trochę smutno. Ale niedługo już coś tam ogarniemy. Eee, dobra, może tak? Co my tutaj mamy? Rabiot z PSG, oczywiście. No, jej, co to tak pokręcane jest? Denis Suarez. Dalej mamy tutaj zawodnika z PSW Zoet. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Kajehon I tutaj, słuchajcie, będzie karta Goldzik Mbappe. No to pięknie, bo jego nie mam. I jeszcze będzie logo Bayernu Monachium. Dwie saszetki do końca. No na razie nie było takiego wielkiego boom. No wiadomo, fajnie jakby wpadła jakaś rarka. Uuu, czyżby tam coś było? Carvajal Real Madrid, bo tak dziwnie coś tutaj się świeci. Zaraz zobaczymy. Coś mi się wydaje, że chyba, chyba tu coś będzie, albo mi się wydaje. Diara. O, to nie, to chyba będzie logo, zaraz zobaczymy. No tak, ale już, już myślałem, że no dobra, nieważne, Spartak Moskwa. Spartak Moskwa. Logo i tu co? O, i jeszcze jest goldzik, no to ładnie. 2, 4, 6, no to jakby tutaj wpadły dwie, to można powiedzieć, że był remisik. Jeżeli chodzi o karty specjalne. A jest tutaj mniej Saszetek. Dobra, co my tutaj mamy? Angel Di Maria. W końcu go trafiłem. Jeden z moich ulubieńców. Więc jest bardzo fajnie. Felipe. Dalej, co my tutaj mamy? Lu The Luis. The Luis. Dalej mamy Savicia. I uwaga. Uf. O, game changer. Suarez Barcelona przepraszam i tutaj jeszcze mamy Fansa no i zobaczcie ale to jest to są game changery są bardzo ładne podobają mi się no i zobaczcie było mniej saszetek a mamy 2 4 6 8 2 4 6 8 no to można powiedzieć że jest remisik no bo tu była też bardzo ładna karta game changer a tu mi się strasznie podoba ta karta attacking trio więc możecie napisać w komentarzu, który waszym zdaniem multipak był fajniejszy, czy polski, czy niemiecki. No i które karty wam się najbardziej podobały. No i to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, widzimy się już w kolejnych, mam nadzieję, że już niedługo z Żańcią. Także miłego dnia i do zobaczenia. pa! pa!